gośćmi honorowymi Gali Sportowiec roku 2019 w regionie są Monika Maciejewska-Banit, polska florecistka i szpadzistka, czterokrotna brązowa medalistka Mistrzostw Europy, Oli Pinka z Barcelony, wielokrotna mistrzyni Polski, a także Dariusz Gościak, polski pięciobolista nowoczesny, złoty medalista olimpijski z Barcelony, trzykrotny medalista Mistrzostw Świata oraz medalista Mistrzostw Europy. Obecnie pełni rolę sekretarza Komisji Polskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw wyszkolenia młodzieży. I zapraszam Państwa tutaj do mnie na scenę. Dobry wieczór wszyscy goście. Nie spodziewałam się, że tu się znajdę. Więc witam Was olimpijskim pozdrowieniem. Mamy rok olimpijski, Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. Chciałabym, żeby ta gala przebiegała doskonale, żeby sportowcy byli nagrodzeni, usatysfakcjonowani, no i żebyście się dobrze bawili. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie. To chciałbym życzyć przede wszystkim sportowcom wyników, zadowolenia z tego. Ja nie wiem, jacy sportowcy tutaj są i będą reprezentowali, jakie dyscypliny. Nie każda jest olimpijską, ale każdy sport, nieważne jaki sport, czy olimpijski, sport to jest piękna dziedzina życia i życzymy Wam przede wszystkim wytrwałości, bo pięknie jak się osiąga sukcesy, prawda? Kiedy się zapraszany jest na galę sportu, tak jak kiedyś my byliśmy zapraszani. Ale najciężej jest wytrwać właśnie w ciężkich chwilach, tak? A tej wytrwałości Wam życzymy. Jak popatrzycie na nas, my mogliśmy osiągnąć sukcesy nawet na najwyższych szczeblach sportu. Więc tego Wam również życzymy. Przyszły sport. Do tego chciałam dodać, że tak naprawdę to 20% talentu, a 80% pracy, czasami więcej, więc mam ogromny szacunek do sportowców, którzy tutaj wystąpią. Chętnie popatrzę, jakie nagrody będą i jakie dyscypliny. Dziękuję bardzo. Jak Państwo wiedzą, w zeszłym roku minęło 100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I chciałbym zaprosić tutaj na scenę, przekazać symboliczne znaczki właśnie z okazji stulecia. Monika Maciejewska, dyscyplina szermierka. Dariusz Goździak, pięciobój nowoczesny. Witamy serdecznie. Jesteście Państwo dzisiaj naszymi honorowymi gośćmi. Jest to wielki dla nas zaszczyt. Czym dla Państwa jest uczestnictwo w takich galach? Ja się bardzo cieszę, że tutaj przyjechałam, że mogłam poznać tych sportowców, żeby mogła powiedzieć, jak sport się rozwija nie tylko w Warszawie, prawda, ale i we wszystkich miastach. Takie gale są bardzo ważne. Docenia się sportowców, docenia się trenerów. Można powiedzieć o wielu problemach, które napotykają i sportowcy, i trenerzy. Można porozmawiać o finansach, więc bardzo, bardzo ważne spotkania. Państwo ze swojej perspektywy, tak? Chciałabym zapytać o to, na pewno miło jest odbierać samemu laury. Jak jest je wręczać innym osobom? Jeżeli chodzi o mnie, to jestem przedstawicielem małego środowiska, tym bardziej tutaj czuję się może nawet nieswojo, ze względu na to, że pochodzę z miejscowości 2000. Więc skoro doszedłem do takich wyników sportowych, to wiemy doskonale, że z każdego miasta, średniego, małego, dużego, można osiągać sukcesy, a przede wszystkim to trzeba do tego ciężko pracować, ciężko rywalizować, ale też myśleć i marzyć o tym. I jak widać, ci sportowcy, którzy tutaj dzisiaj byli na tej sali, widać w ich oczach, że mają te marzenia. I to jest piękna sprawa, bo sport, czy to sport olimpijski, czy nieolimpijski, to po prostu jest adrenalina, to jest chęć uczestnictwa, rywalizacji, spełnienia swoich marzeń i tego przede wszystkim dzisiaj na tej gali życzyliśmy. Pytała się Pani, czy wręczanie tych nagród to jest coś ważnego dla każdego sportowca, osiąganie sukcesów, a później wyróżnienia i dostawanie tych nagród, to jest piękna chwila. Także to, my to przeżyliśmy i to było wzruszające.
Państwo macie oboje na swoim koncie mnóstwo tytułów. Jesteście oboje też olimpijczykami. Jakie byście mieli słowo do tych młodych szczególnie, którzy chcieliby zajść tak daleko? Przede wszystkim konsekwencja. Tak jak powiedziałam, na gali jest to zwykle 10-20% talentu, a 80% pracy. To są wyrzeczenia, to jest pozostawianie rodziny, zdawanie później egzaminów. Więc naprawdę tej konsekwencji, tych marzeń i tego dążenia do celu życzymy wszystkim, czy to są dyscypliny olimpijskie, czy pozaolimpijskie. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby być konsekwentnym, żeby nie rezygnować, nie poddawać się. To jest bardzo ważne. Co jeszcze? Czy często uczestniczycie w takich galach jak nasza? Ja reprezentuję tutaj również Polski Komitet Olimpijski, więc bardzo często zdarza mi się być na galach, w różnych środowiskach i wręczać takie nagrody. I to jest bardzo miłe, że my, którzy osiągnęliśmy w sporcie tak dużo, można powiedzieć tak dużo. No bo dużo? Nie mało. Rozumiemy to doskonale, jak ciężką pracę trzeba wykonać, żeby stanąć na każdym podium. Czy mogłabym prosić, abyście Państwo przekazali do kamery pozdrowienia i jakieś życzenia dla naszych sportowców z tego naszego regionu, z powiatu ostrołęckiego, ze Ostrołęki? Życzymy wszystkim w roku olimpijskim największych sukcesów, spełnienia marzeń, dążenia do tych marzeń i kibicowania wszystkim dyscyplinom, które będziecie oglądać w Tokio w 2020 roku na przełomie lipca i sierpnia. Trzymamy za olimpijczyków. We wszystkich regionach, w Ostrołęce też. Bardzo dziękujemy.